Dzień dobry Państwu. Witamy na konferencji prasowej poświęconej inwestycjom kolejowym, podczas której zostanie podpisana umowa na modernizację linii kolejowej nr 93 pomiędzy Oświęcimiem a Czechowicami-Dziedzicami. Proszę o zabranie głosu gospodarza tego miejsca, starostę powiatu oświęcimskiego, pana Zbigniewa Starca. Dziękuję bardzo. Serdecznie Państwa witam, a w szczególności naszych wspaniałych gości, panią premier Beatę Szydło, pana ministra Andrzeja Adamczyka i prezesów Polskiej Kolei Państwowych, pana Mamińskiego wraz z zastępcą. Szanowni Państwo, dzisiaj bardzo, bardzo radosny dzień dla miasta Oświęcimia. Polskie Koleje Państwowe dotrzymały obietnicy i przyjechały do powiatu, do miasta, mówiąc kolokwialnie, z workiem pieniędzy. Wreszcie po kilku dobrych latach będziemy mieli zmodernizowany, a w zasadzie wybudowany nowy dworzec kolejowy. Oświęcim, jak mało które miasto w województwie małopolskim, zasługuje na to, aby ten dworzec, aby temu dworcu nadać odpowiedni wygląd, ponieważ wszyscy wiemy, że do miejsca pamięci Auschwitz-Birkenau przyjeżdża za ostatni rok ponad 2 100 000 zwiedzających. Do pobliskiego Zatora już prawie 1,5 miliona. Jesteśmy na trasie na Wadowice do Muzeum Jana Pawła II, kolejne kilkaset tysięcy. Ale to nie wszystko na dzień dzisiejszy. Polskie Koleje Państwowe w dniu dzisiejszym podpiszą z wykonawcą umowę na remont jakże ważnej i strategicznego odcinka linii kolejowej na trasie Oświęcim Czechowice-Dziedzice, ale o tym już dowiedzą się Państwo z dalszych przedmówców. Dziękuję bardzo.